Du hast zwar vorhin schon mehr drauf gehabt, aber. Aber du hast was anderes. Ich hab den Ja, ich hab immer so Schwester, dass er halt hinterlegt. Nein! Der braucht so lange Schicksal. Das interessiert mich wirklich. Alle, das gleiche Ziel. Nein, verstehe das. Wenn jemand da ist, der sagt, der hat mir einfach aufmacht. Das ist schon gut. Das ist schon gut. Jetzt ist so ein Punkt, wo ich eigentlich nach dem Training oder am nächsten Tag nie die Muskelkater habe. Ist das ein falsches Zeichen? Ist das ein gutes Zeichen? Die Muskelkater ist ein gutes Zeichen. Aber wenn nicht, dann nicht. Wenn nicht, dann hast du dann die Phase oder falsch gemacht. Also du musst nicht immer Muskelkater haben. Man muss nicht. Słyszałem też, że miałeś kontakty z Arnoldem Schwarzeneggerem. Z Schwarzeneggerem była historia tego typu. W latach 72-3. Ja kiedyś tam napisałem, padł mi taki magazyn Iron Man. I tam między innymi były wyniki zawodów amerykańskich i tak dalej. I a Schwarzenegger już wtedy w Ameryce mieszkał w Santa Monica w Kalifornii. To był zresztą na te czasy dla każdego idol. To dobrze wyglądał, ja go tam widziałem w magazynach. Mówię, a napiszę do niego jakieś porady, tamtego adres miał. No, napisałem na jego klub, oczywiście Santa Monica, wtedy w Kolskiem trenował. Teraz napisałem tam do tego. Patrzę, za miesiąc przychodzi do mnie list. Była taka na drukiem Arnold Schwarzenegger, ale wewnątrz był napisany ten list osobiście. Nie był napisany jakiś tam reklamówka. O, reklamówka oczywiście też była w środku z treningiem, tam jak on trenuje, reklama na przykład protein, tam takie czegoś. Kogo tam było w tym stać, nie było do Ameryki wysłać kasę, żeby mu proteiny wysłali. No, jakbyśmy $10 zarabiali, powiedzmy miesięcznie, a proteinę kosztowała $60 w tej granicy. To sojowa. W każdym bądź razie mi odpisał i to było coś dla mnie takiego, że super, można powiedzieć, super przeżycie. Latałem po mieście z tym listem, pokazywałem wszystkim normalnie, wszyscy się mówią, to Schwarzenegger, czy jak się to zrobił? No, nie powiedziałem nawet adresy, bo chciałem się dla siebie zatrzymać, egoizm czysty, teraz bym te adresy wszystkim dał. Na stoliku to złożył, piszcie, gdzie chcecie, czerwone. Ale bym oszalał, jakby 3 miliony ludzi napisało. Wtedy on był, już wtedy był znany, ale mnie to, no, po prostu kontakt, albo mu się gęba moja mu się może nie spodobała, bo mnie nie widział na zdjęciu, nie? Dopiero później w następnych listach moje zdjęcia posłałem i tak dalej, jak trenuję i tak dalej. Także mi dużo doradzał w tych tego, co 2 miesiące, czyli można powiedzieć jeszcze krótszym czasie został jakiś tam list od czasu do czasu od niego. Czy jakiś tam fajny trening? No, ja tak oczywiście napisał, tak, zrób na sobie na klatkę to, żeby tam tego, nie? No i to po niemiecku. Ja wtedy po niemiecku dość dobrze umiałem, bo się uczyłem niemieckiego, to zrozumiałem, co tam on pisze mi tam. I to był pewny wskaźnik, powiedzmy, źródło wiedzy, że jak dalej trenować, co jeść i tak dalej. No, a w tych czasach to my do wiedzy właściwie dostępu żadnego nie mieliśmy. Nie było dostępu w ogóle. Książki Zakrzewskiego jedynie, nie? Które z lat 30. tak były metody. No. I w każdym bądź razie to mi dużo pomogło, na przykład w różnego rodzaju treningach i tak dalej. Także szłem, jak to mówię poprzednio, powiedziałem, jak burza z treningami i rozwojem muskulatury, bo jednak te porady były cenne. Dla mnie w każdym razie, że tak, bo myśmy taki metod w ogóle treningu nie znali. Myśmy, że jak ktoś zrobi klatkę, to od razu może nogi zrobić. Ja mam dwa teraz się nogi zrobiły. Albo cały trening. Ja mam moja dziewczyna. Zaczynało się od szyi, klatka i jeszcze tam coś, nie? A na końcu jeszcze nadgarstki się robiło, żeby było.
mocno, siły nie było. Albo na początku brzuch, tyle, że człowiek wykończył, nie? Potem nie było siły na normalne. A ja do dzisiaj robię na początku brzuch. Ale dwie seryjki takie rozgrzewkowe. Tak, no, ale kiedyś robiłem cały trening na brzuch, a później z treningiem zacząłem. No, no, tak, no. Takie błędy człowiek robił na początku. Nie? I tak, to tak, że to mnie zbudowało, można powiedzieć, do dalszych treningów. A miałeś okazję gdzieś na żywo Arnolda spotkać? Widziałem go na żywo, to było w roku 86, to było w Graz. Ja byłem sędzią na zawodach, znam go i Arnold przyjął wtedy ze swoim mężem. No bo to jego miasto wtedy, prawie, nie? Mistrzostwa świata były w Graz. I on zresztą pochodzi ze Steiermarku, to jest ten cały land, Bundesland ze Steiermark, a główne miasto jest Graz. Mm-hmm. Ja go tam wtedy spotkałem, zawody byli w Filharmonii Mistrzostwa Świata. Ja byłem sędzią i na bankiecie z nim nawet rozmawiałem, to był wtedy po zawodach, był bankiet przed zawodami też. Ja powiedziałem, to ja jestem ten, który z tobą pisał. Nie? Ach, to ty, no to teraz wreszcie widzę, jak ty wyglądasz. Nie? To jeszcze były takie czasy, że tam był normalnym człowiekiem, bo później się latem, wiadomo, był gubernatorem Kalifornii i tak dalej. Jeszcze później to w ogóle nie było. A jakie ogólnie wrażenia właśnie? Bo... Bardzo miły gość. Bardzo miły gość. Takie rozmowy normalne. Tak, jego żona stała przy nim tego, to on przyjął ten cały prezydent Steiermarku był tam, bo wszyscy by miał... Czyli to 86 rok, 86 nie? rok. Owacyjnie. A jak w formie wyglądał, czy tak już... No to już było widać, że on to jest biznesmen się z niego robi. No, to było widać, że on już tak trenuje, powiedzmy, no, żeby tam tego chociaż trenował, bo było widać, bo dla filmu, a dla filmu też on nie wyglądał, że... No, Conan na początku był 85 kręcony, potem ten Terminator był kręcony, to też musiał jako tako wyglądać. Nie? Tak, że ale tak film... na żywo, jakie wrażenie robił, taki naprawdę napakowany gość, ale miły nie tak sylwetkowo właśnie. Miły gość, ja miałem z nim rozmawiał może z 15 minut, żona stała przy nim. Później doszedł do nas ten cały prezydent Steiermarku, Gerst się nazywa. Myśmy też rozmawialiśmy, spytał skąd ja jestem, jak w ogóle skąd ja Arnolda znam i tak dalej. Nie? I to się tak zaczął tak dziwnie trochę, nie? Bo nie dał razu świta wokoło niego, nie? Ludzi masa, nie? Reporterzy z gazety i tak dalej, nie? Bo, a ten ze mną tam dalej gadał. Nie? A to się zrobiło trochę to dziwnie, się to zrobiło. Nie wiedzieli o co chodzi, nie? A wtedy przyjechała między innymi ekipa z Polski, samych zawodowców, myślę, że wystarczy na tych zawodach, to coś tam zarobią. Nie? No jeszcze to nie był ten poziom. Nie? I teraz, wtedy jak tam nasi wypadli? I co tam no, to, był tam, to tam wtedy był Ososiński był, Wysocki tam był. Aha, no. To tam cieniutko to wypadło, nic tam nie zdziałało w tych zawodach, bo... Czyli tam do finału masy, nawet nie weszli chyba, nie? Oni nawet się nie zakwalifikowali do czegoś tam. Bo to były mistrzostwa świata. Byli mistrzostwa świata. Nie mówię o finału, my mówimy w ogóle do punktu i schodzili, weszli. Aha, czyli raz wyszli. No i tłumaczyli się, po pierwsze tam masy brakowało, tam już było widać, że ta jednak ta elita jest ileś tam lat do przodu. Nie? Ale to czy można usprawiedliwić. No u nas musimy, 86 to stan wojenny. No, my musimy to usprawiedliwić. W Polsce nie było co jeść. No. Tak to można zrobić. Ja wtedy sery jadłem, nie? Bo mięsa to... No to nie był sport dla kulturystów w Polsce. No, no. Trzeba było tak robić, żeby gospodarować jedzenie, żeby po prostu rodzina coś miała, żeby to jakoś inaczej wyglądało na takie sporty sylwetkowe. Raczej to się nie nadawało, bo były jeszcze kartki na mięso i tak dalej. To nie było takie proste zrobić z niczego coś. Nie? To jest tak, żeby z materiału budowlanego zbudować dom. Maszyny stoją, wszystko stoi, no ale dom nie powstanie sam. To jest problem. A z kulturystyką to jest praktycznie jedyny sport, który jest oparty na jedzeniu. Bez jedzenia nie ruszymy do przodu. My możemy trenować do upadłego, a się rozlecimy. My się najwyżej wykończymy. No, wykończymy, ale nic z tego nie będzie. Fajnie, no, ale tak to pogadać fajnie. Tak. No. Tak poznałem tego Schwarzeneggera osobiście wtedy. Powiedz mi jeszcze tam, a może serię zrobimy następne pytanie o tym. To teraz tutaj, tak? Przytrzymujemy. Do góry i na dół. Też 12 powtórzeń.
10 można nawet zrobić. Okay. 10 można zrobić. To dzisiaj normalnie powinien, żebyśmy więcej robić, ale zrobimy to tak, żeby... No, pokazowo, wiadomo. Pokazowo. Ciągnie teraz. No. Oj, czy piekło. Masz, co to jest? Nikon. Masz podobne. Później jeszcze z tym Schwarzeneggerem miałem kontakt na bankiecie, bo myśmy wszyscy sędziowie, Schwarzenegger i ta cała elita, wspólny po zawodach był. No, bo kiedyś tak było fajnie, bankiet, nie? Bankiet był. Ale już wtedy nie mogłem się za bardzo dorwać, bo tam miałem to szczęście, że go w folii dorwałem, wchodził praktycznie, bo później było tak, że wiesz, myślę, był otoczony. Otoczony był, to się jeszcze został. Chociaż on mnie widział, nie mi tam kiwie, tam tego, no, podeszedł do mnie, podeszedł raz do mnie, krótko, nie? Ale tam zaraz, wiesz, latali z nim panie Schwarzenegger, a co tam tego, nie dostanie się. A każdy chciał coś tam mieć, nie zdjęcie, bo jakiś reportaż, czy powiedzmy zdjęcia wspólne, czy tam coś tam tego. No, wiadomo. Ja miałem jeszcze zdjęcia. A to jakie zdjęcia sobie zrobił? Tak, sobie zdjęcia z nim. Może parę tych zdjęć było. Później jakoś to przeszło, te zdjęcia w ogóle. Zaginęły. W przeprowadzce zaginęły, bo się przeprowadzałem 3 razy. A wtedy elektroniki nie było, nie szło sobie nie gdzieś. Było tego, teraz komputery, żeby to zaszpajkerować gdzieś tam w komputerze. Już tak nie zginie, jak papier, nie? Już nie było tam tego. Ale mam parę pamiątek na przykład jeszcze z Polski, z czasów, w którym się udało uratować. Mam medal. Jak mam na imię? Edek. Tak to wygląda. Medal z mistrzem. Miałem taki kontakt później z nim. W Labie, co było wtedy dobre, że na przykład oni płacili cały pokój. Ja przyjechałem na przykład... Czyli ty jako sędzia przyjechałeś, jako to wszystko ci opłacali. Wszystko. Hotel, luksusowy hotel w Graz. I 5-gwiazdkowy oczywiście, nie? Zawodnicy na przykład. Nie było trochę żal naszych z Polski, bo oni przyjęli tak na łapę. Żaden tam zameldowali się w ostatnim momencie i tak wyglądało. Czyli tam chaotycznie. Żal chaotycznie. Tam nie miał polskiego organizatora, który by to miał im przygotować, te podłoże. No bo w 86 jeszcze związku nie było w ogóle, nie? To było tak z TKKF-u. Tak raczej prywatnie to było. Tak, prywatnie. Oni myśleli, że jakieś tam nasi kasę tam zarobią, ale to wszystko sporadycznie, nie spontanicznie zrobione, że to nie miało w ogóle sensu. Zresztą wtedy ludzie w socjalizmie to myśleli, że jak na zachód przyjedzie, to tam od razu płacą za samochód. Nie było, ale to była sytuacja tego typu. Jak ja zobaczyłem później, to oni wszyscy na scenie stali tych innych zawodników, prezentacja zawodników była. Aż mnie było to żal. Sam jestem Polakiem, wiem co znaczy lata treningu i stoją tu tacy normalnie mięśniarze i nie mam szans z nimi na przykład przynajmniej wystartować, na jakoś konkretnie wystartować w tej czołówce.
kwalifikacje, jak się wszystko skończyło na tym tygodniu. Pierwszy etap, dwunastka wchodziła, dziesiątka jakoś to była, później była segregacja do szóstki, tylko szóstka wchodziła do pozowania i rozdanie nagród. No, tak to wyglądało. A oni jeszcze się wystartowali w zawodowcach, to już całkiem to nie było najmniejsze szanse, bo tam to wtedy Eduardo Kadak, Kawak, tam była Era, tam był Albert Beckles, tam nie było szans, że się tam gdzieś tam docisnąć, tam był Francuzów, był Marcel, bardzo dobrze wyglądający, Hiszpanów, bo tam był ten Lopez, czy Ruiz, tam się Ruiz chyba się nazywa. Potem chyba też Piotr Buchowski startował, nie? Buchowski startował w późniejszych latach. To był całkiem późniejszy. To on 90. chyba 6, nie? Buchowski startował. W 90. latach nasza ekipa. To już wyglądali. To wyglądali, ci chłopcy wyglądali. No na przykład Fileborn, pamiętam Fileborn. On zawsze dobrze wyglądał, ale on w większości mieszkał w Austrii i trenował w Austrii. To on widział, jak ci zachodni zawodnicy trenują, się odżywia, jak ci zachodni zawodnicy. I miał warunki do trenowania, dlatego też wyskoczył jako ostatnio na Mistrzostwa Europy, albo był trzeci zawsze był w tej ścisłej czołówce, czy po prostu w weteranach, teraz już później do tej pory. No ja pamiętam, jak chwilę, bo wystartował w Trójboju, tam 79 dokładnie, to było na drugich mistrzostwach Polski w Trójboju. To wszyscy mówią, kurczę, kto to jest? No, żeśmy strasznie. To on lepszy niż wszyscy kulturyści w Polsce wtedy, nie? Ale on wiedział, tak, on wiedział metody, jak się odżywiać. A on na cały tam pojechał, na przykład trenował z lepszymi. Później Bogdan Szczotka po nim pojechał, to był też taki prekursor. Po nim, a też były lata całkiem do 90, między 2000 a 90 któryś, nie? To był Bogdan Szczotka, ale chwilę było tego, pamiętam, że z Katowic przyszedł taki tego, był bardzo na Jerzyka, szerzony krótkie włosy, torebka nic sportową nie miał, pamiętam, majteczki chyba tam na środku, na zawody tego, jakąś tam buteleczkę tego, wody tamtego. Z trzeciej przykładem. Nogi do przodu. Zapomniałem ci to powiedzieć. Spróbuj to zrobić. Rzuć się na nie. Patrz, stajesz.